Na grę War Tales natrafiłem przez przypadek, przeglądając zapowiadane na ten rok premiery. Rzucił mi się w oczy rozbudowany gameplay taktyczny, w którym gracz dowodził garstką najemników podróżujących po otwartym świecie. Mimo braku wyraźnej fabuły, a więc z domieszką sandboxowej rozgrywki, twórcy gry zdecydowali się przedstawić świat, jakim jest. Otwartym, dostępnym dla każdego, szukającego własnej ścieżki i celu. Postanowiłem przysiąść przez chwilę przy obozowym ognisku, rozdysponować złoto między moimi pobratymcami i ruszyć w nieznane. Nie spodziewałem się jednak, że przy pierwszym podejściu spędzę prawie całą noc. Głównym założeniem rozgrywki jest szeroko pojęta eksploracja. Dowodząc małym oddziałem złożonym z wytypowanych przez gracza postaciami, różniącymi się nie tylko wyglądem, płcią, ale i ekwipunkiem oraz profesją, odkrywamy świat na własnych zasadach. Kierowani chęcią wzbogacenia się, honorem lub własnymi ambicjami, wkraczamy w brutalny świat występku i niesienia pomocy uciśnionym. Rozgrywka została podzielona na dwie główne mechaniki. Pierwsza z nich dotyczy poruszania się po ogromnej mapie świata w czasie rzeczywistym, umożliwiając odkrywanie nowych lokacji i zbierania surowców. Podczas eksploracji natkniemy się na duże skupiska postaci niezależnych, podróżujących między miastami w celach handlowych, a także małe grupy watażków, czyhających na nierozważnych podróżników. Wchodząc z nimi w interakcję, przenosimy się na mapę taktyczną, w której uczestniczymy w szybkich potyczkach, żywcem wyjętych, z Mutant Year Zero. Akcja gry rozgrywa się w krainie Edoran, dotkniętej tajemniczą plagą. Królestwo opustoszało, a każdy z ocalałych mieszkańców za wszelką cenę pragnie przeżyć kolejny dzień. Eksplorując nowe tereny, bardzo często zetkniemy się z krzywdą ludzką, biedą i głodem, a także wyzyskiem i nieuchronną klęską. To właśnie od gracza zależeć będzie, czy zdecydujemy się pomóc nieszczęśnikom, czy może zadbamy o własne interesy. W grze uświadczymy bardzo rozbudowane mechaniki lojalności oraz system moralności. Nie jest z góry powiedziane, że najemnik musi być tylko dobry albo tylko zły. Tutaj mamy pełną dowolność kształtowania swojej kompanii, mającej wpływ na to, jak będziemy postrzegani przez spotkane podczas gry nacje. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zabijać i grabić niewinnych z ich ostatnich oszczędności, podejmować się kontraktów dla każdej ze stron konfliktu, czy wypełniać zadania poboczne według własnej preferencji. War Tales jest niezwykle rozbudowanym symulatorem najemnika z mechanikami, które z biegiem czasu ukazują nam, jak wiele pracy wnieśli w produkcję jej twórcy. Prowadzenie grupy najemników wcale do najłatwiejszych nie należy. Gracz musi ciągle dbać o ich podstawowe potrzeby. Nieodłącznym elementem jest żołd, dla którego pomocą opłacamy dniówki naszej drużyny. By stale wypełniać obowiązek rozdysponowania zasobów między postaciami, gracz będzie zmuszony zdobywać nowe przedmioty, trudzić się rzemiosłem oraz wypełniać zlecenia. Najszybszym sposobem wzbogacenia się będzie realizacja zadań pobocznych, potyczki z przeciwnikami czy polowanie na zwierzynę. Dbanie o podstawowe potrzeby naszej kompanii zaowocuje lepszym przygotowaniem do walki, ale i nastawieniem, które w drużynie jest na wagę złota. Zaniedbawszy morale naszej gromadki, przyczynimy się do jej niechybnego rozpadu, co może poskutkować odejściem postaci z drużyny lub jej stałą nieefektywnością na polu walki. Leczone zawczasu rany czy urazy w obozowisku będą dla nas priorytetowe, gdyż nigdy nie możemy czuć się w pełni bezpieczni. Kraina Edoran nie wybacza błędów. Jeśli postanowimy przesunąć w czasie znależny nam wypoczynek, możemy zostać zaatakowani przez własną próżność. Zmęczone i ranne jednostki staną się mało efektywne, co poskutkuje zmniejszonymi morale, statystykami oraz problematycznością trafień krytycznych. Wzmożona eksploracja zostanie odpowiednio przekuta w tzw. punkty wiedzy. Te możemy wykorzystać do odkrywania unikalnych zdolności drużyny, nauki nowych mechanik przetrwania czy sposobów na wydajniejsze odkrywanie świata. Ilość dostępnych drzewek umiejętności jest spora i umożliwia także integrowanie w życie obozowej drużyny. Ucząc się nowych technologii możemy zwiększyć skuteczność obozowego kociołka do przyrządzania potraw czy wybudować warsztat do ulepszania, rozkładania na czynniki pierwsze niepotrzebnych przedmiotów. Gracz otrzymuje bardzo rozbudowany system zarządzania ekwipunkiem oraz craftingu. Poza domyślnym drzewkiem umiejętności uzyskamy dostęp do drzewka specjalizacji, pozwalającego na rozwijanie i ulepszanie stosownych umiejętności klasowych. Dla przykładu, wybranie i rozwijanie kowalstwa umożliwi nam tworzenie własnej broni czy pancerzy. Górnik – wydobywanie rudy metali i czasami kamieni szlachetnych do handlu, a alchemik – naważenie miksur. Z racji ograniczonej ilości najemników w drużynie, musimy zdecydować, który z nich będzie posługiwał się daną specjalizacją, umożliwiając jej wykorzystanie w danej sytuacji.
System klasowy to przede wszystkim wojownik dzierżący broń jednoręczną i tarczę, łucznik, łotrzyk oraz ciężkozbrojny. Poza podstawowym zestawem umiejętności, na drugim poziomie postaci dobieramy ścieżkę określającą też rodzaj noszonego pancerza oraz specjalizację. Nasze postacie zdobywają nowe poziomy, rozdysponowując punkty do statystyk oraz rozwijając umiejętności specjalne. Dzierżąc ulepszone wyposażenie, stajemy się coraz groźniejsi na polu walki, ale liczebność i ekwipunek to nie wszystko. W War Tales liczy się przede wszystkim taktyka. Walka poprowadzona została w systemie turowym. Gracz za pomocą prostego interfejsu ma stały podgląd na kolejne ruchy postaci dostępnych na mapie taktycznej, umożliwiając sprawne zarządzanie drużyną i jej umiejętnościami. Wykonując kontrataki lub idealnie równoważąc siły na zamiary, możemy uzyskać punkty chwały zbliżające naszych kompanów do użycia unikalnych, potężnych umiejętności klasowych. Podejście taktyczne do walki zawsze będzie kluczem do sukcesu. Gracz może na początku każdej potyczki wybrać pozycje startowe swoich wojsk i prowadzić natarcie za natarciem. Korzystamy głównie z dostępnych umiejętności oraz możliwości poruszania się pieszo na polu walki. Wielokrotnie może zdarzyć się, że przeciwnik, z którym mamy się zmierzyć, przytłacza nas siłą i poziomem. Gracz może wtedy spróbować ucieczki, co skutkować może uszkodzeniem pancerza i ewentualnymi ranami. Na pewno jest to lepsze wyjście z sytuacji niż permanentna śmierć masterowanych w pocie czoła bohaterów. Niemniej jednak ucieczka jest dla słabych. War Tales miało swoją premierę 12 kwietnia tego roku, wychodząc na prostą z długiego, wczesnego dostępu. Gra od startu oferuje wiele możliwości, szczególnie w kwestii rozwijania swojej wesołej kompanii, budowania drużyny oraz rozwijania wątków ekonomicznych. Tytuł jeszcze w materiałach przedpremierowych ukazał wielki, otwarty świat skąpany w wysokiej jakości otoczce audiowizualnej. A skoro o niej mowa, to warto się zatrzymać przy grafice. Ta w mojej ocenie jest wysokich lotów, dopracowana, pięknie przedstawiona. Losowe warunki pogodowe mają znaczący wpływ na poruszanie się drużyny po mapie świata i toczone w jej obrębie potyczki. Co prawda podczas eksploracji wielokrotnie natkniemy się na niewidzialne ściany uniemożliwiające nam płynne zwiedzanie świata, ale mam nadzieję, że i to twórcy połatają w najbliższym czasie. Niemniej jednak nie potrafię zdzierżyć powtarzalności w przypadku odwiedzanych miejsc. Tutaj bardzo często dochodzi do kopiuj-wklej całych lokacji, jakie przyjdzie nam odwiedzić. Ilość różniących się detali jest tak nikła, że gracz wielokrotnie będzie miał uczucie déjà vu. War Tales oferuje niezwykłe doświadczenie dla graczy starszej daty. Rozgrywka nie jest tutaj usłana różami, a kierowany przez nas oddział najemników nie jest złożony z legendarnych herosów dzierżących potężne bronie i pancerze. Przetrwanie w tej grze należy do podwalin rozgrywki, w której musimy znaleźć czas na eksplorację mapy, podejmowanie się trudnych zadań oraz ciągłe podążanie z punktu do punktu po bardzo dużej mapie świata. Potyczki nie wybaczają błędów, a gracz musi być gotowy na poniesienie najwyższej ofiary na drodze ku wielkiemu bogactwu. System moralności w grze jest niezwykle rozbudowany i pozwala dowolnie rozwijać świat do własnych potrzeb. Elementy survivalu splątane z systemem RPG przy dość ciężkim klimacie plagi w czasach późnego średniowiecza jest i czeka na odważnych śmiałków. Grę do recenzji otrzymałem ze sklepu GOG.com, któremu dziękuję za wsparcie. Z góry dzięki za feedback, a jak chcecie być na bieżąco z filmami, subskrybujcie kanał. Recenzował dla Was Lord Yahoo. Do następnego.